I jeśli chodzi o metrum 6 ósmych, mam taki uniwersalny sposób gry. Jest to bicie szesnastkowe. Weźmy sobie jakieś akordy otwarte, na przykład E5, A2 i H4, czy H4 w tym przypadku. I zagrajmy. Liczymy 2 razy do 3. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I kołyszemy się. To jest metrum 6 ósmych. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak, tak wygląda to bicie, tak wygląda ten rytm. Raz, dwa, trzy, 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 raz. A tak przy okazji, to jest niewielka modyfikacja akordu E5. Zamiast tego dźwięku, który mamy pod małym palcem, gramy dźwięk o pół tonu niżej i naciskamy ten dźwięk, albo inaczej naciskamy strunę, aby wydobyć ten dźwięk, palcem numer 2, czyli środkowym. I to też jest E, ale lekko już złamane, bo tutaj... Tak, nie mamy power chordu, tylko mamy już tutaj inny składnik nam tutaj wchodzi. No tak, ale głównie chodzi mi o to, żeby zapamiętać... Aha, tam jeszcze coś się takiego podziało. Przesunąłem sobie ten schemat E5 o dwa progi i jeszcze dwa progi. Czyli zagrałem sobie E, Fis, Gis, Fis, E. Jako taki ozdobnik, żeby tam nie trzymać za długo na tym E5, żeby nie było po prostu nudno. Dodatkowo jeszcze wprowadziłem tutaj taki efekt przesunięcia w czasie tej zmiany, czyli uderzam, później przesuwam, uderzam i przesuwam z powrotem.